dzisiaj spotkanie z przedsiębiorcami i no i padło tu kilka konkretów właśnie. Co chce pan zaproponować w nadchodzących wyborach grudziąckim przedsiębiorcom? No przede wszystkim, mówiąc o konkretach, mówiliśmy przede wszystkim o naszym programie, który mamy dla Śródmieścia Grudziądza, które zostało w ostatnich 8 latach, a szczególnie w ostatnich 2, no praktycznie doprowadzone do śmierci klinicznej. To jest, nazywałem to rewitalizacją przez likwidację i zagładę. Mówiłem tutaj o programie, o wielkim programie dla Śródmieścia, o menadżerze Starówki, o ustanowieniu Śródmieścia Grudziądza na okres 5 lat miejscem bez podatków i opłat lokalnych. Taki program jest przygotowywany. Dopracujemy szczegóły, które sprawią, że ta pomoc będzie kierowana do wszystkich, ale do tych, którzy prowadzą, czy zdecydują się prowadzić na terenie Starego Miasta, czy Śródmieścia Grudziądza, szerzej mówiąc, działalność gospodarczą, handlową, produkcyjną, każdą inną. Głównie o tym mówiliśmy i myślę, że to spotkało się z dobrym przyjęciem. Mówiłem też o tym, jak wyobrażam sobie w przyszłości, jak wyobrażam sobie współpracę z organizacjami przedsiębiorców, jak ona powinna wyglądać. Zadeklarowałem, że będzie to współpraca usankcjonowana odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej, niezależna od widzimisię takiego czy innego prezydenta, i gdzie sami przedsiębiorcy będą decydowali o tym, kto ich będzie reprezentował, gdzie prezydent nie będzie im mówił, kto ma nimi kierować albo kto ma ich reprezentować, co było problemem właśnie za obecnej kadencji obecnego prezydenta. Mówiliśmy też o sytuacji miasta, o potężnym, wielkim zadłużeniu, ale też i o szansach i nadziejach i potencjale, jaki ciągle w tym mieście jest. I ten potencjał to z jednej strony oczywiście inwestorzy, którzy do tego miasta, których trzeba pozyskać, ale to również potencjał tkwiący w ciągle źle wykorzystywanym, a ciągle wielkim majątku komunalnym. I trzeci filar tego potencjału to są właśnie przedsiębiorcy, którzy powinni zostać tu szczególnie objęci szczególną opieką, ponieważ od ich pracy, przedsiębiorczości tak naprawdę zależy to, czy potrafimy Grudziądz pchnąć na inne drogi niż dotąd i czy potrafimy powstrzymać to staczanie się Grudziądza donikąd, to znaczy ku miastu bez nadziei, bez szans, wyludniającego się, z uciekającymi stąd młodymi ludźmi. I myślę, że ogólny wydźwięk tego spotkania jest dosyć optymistyczny, ponieważ również osoby, które się w trakcie tego wypowiadały, no widać, że mają taką potrzebę zmian i są gotowi w nich uczestniczyć, a o to przede wszystkim w tej kampanii chodzi. A jakie postulaty tutaj przedsiębiorcy w dyskusji, która się odbyła, stawiali? O co pytali? No, głównie dotyczyło to podejścia do wolności gospodarczej, do usunięcia barier, z którymi obecnie się borykają, do usunięcia przeszkód, do tego, aby urząd, aby miasto było, nie było zawali drogą w prowadzeniu interesu, ale pomocnikiem. I ja tu zadeklarowałem również, że takim moim marzeniem jest nie tylko to, żeby miasto nie blokowało przedsiębiorczości mieszkańców swoją machiną urzędniczą, ale żeby miasto opiekowało się przedsiębiorcami również w ich sporach z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, prawda, i tak dalej, bo nie jest prawdą, tak jak próbuje czasem twierdzić Robert Malinowski, nie jest prawdą, że lokalne władze nic nie mają do powiedzenia, jeśli chodzi o sprawy dotyczące Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Przeciwnie, wszystko, co jest na naszym, co dzieje się na naszym terenie, co dotyka mieszkańców Grudziądza, jest moim problemem, jeżeli jestem prezydentem tego miasta.